podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki, tabele, wywiady, obornicki wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. Porażką zakończył się wyjazd szczypionistów Sparty Oborniki do Legnicy. Oborniczanie po zaciętym spotkaniu przegrali z UKS 9 Legnica 29-24. W kolejnym meczu podopieczni Jacka Okpisza pokonali KS Polonia Środa Wielkopolska 34-26. Oborniczanie zagrali bardzo dobre spotkanie, szczególnie w obronie i w ataku pozycyjnym. Taka postawa pozwoliła Spartanom kontrolować przebieg meczu. Po 9 kolejkach spotkań Sparta zajmuje 7 miejsce w tabeli drugiej ligi. Na pewno był to bardzo ciężki mecz dla nas, bo tutaj fizycznie chłopaki ze Środy, no potężne byki, że tak powiem. My trochę mniejsi, ale daliśmy radę, myślę, tutaj w obronie jak zawsze solidnie. No i w ataku naprawdę dzisiaj szło praktycznie wszystko, więc no cieszymy się z tych 3 punktów, bo były nam zdecydowanie potrzebne. Zespół, który jest obecnie w przebudowie, potrzebuje takich spotkań, żeby uwierzył w to, co trener Jacek Okpisz tutaj wprowadza, to co wszyscy razem staramy się realizować podczas treningów i seniorów, i juniorów młodszych, gdyż dzisiaj również oni byli jednymi z bohaterów tego widowiska. Bardzo udanie zakończył się dla Akademii Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki pierwszy mikołajkowy turniej piłki ręcznej. Drużyna z Obornik w finałowym meczu pokonała Olimpijczyka Budzyń 11-8. Oborniczanki w tabeli końcowej wyprzedziły także Junaka Włocławek i Kowalewko Pomorskie. Zdobyły pierwsze miejsce w tym turnieju. Cieszymy się bardzo, że rosną nowe zawodniczki i że pewnie już niedługo dołączą do kolejnych starszych drużyn. Po pierwsze dziękujemy za zaproszenie, ponieważ turniej jest super zorganizowany, a tym bardziej jesteśmy spragnieni grania i turniejów ze względu na to, że mamy taki czas, jaki mamy. Turniej tak zorganizowany, że warto byłoby przejechać jeszcze więcej kilometrów. Wielkie brawa dla Was za wysiłek i za serce zostawione na boisku. Zwycięstwem zakończyło się ostatnie tej jesieni spotkanie piłkarzy nożnych Sparty Oborniki. Podopieczni Piotra Kucharskiego na wyjeździe pokonali Płomień Połajewo 2-1. Bramki dla oborniczan zdobyli Mikołaj Lis i Mateusz Grządzielewski. Kolejnych 2 porażek doznali piłkarze Orkanu Obiezierze. Podopieczni Błażeja Jastrząbka ulegli Szturmowi Unikowo 4-2. Bramki dla drużyny z Obiezierza zdobyli Dawid Gałka i Dariusz Zęger. W zaległym meczu 13. kolejki Ligi Okręgowej Orkan Obiezierze aż 9-0 uległ drugiemu zespołowi Polonii Środa Wielkopolska. Był to ostatni mecz dla drużyny z Obiezierza, która rundę jesienną kończy na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem 4 punktów. Po kilku kolejkach przerwy spowodowanej pandemią do zmagań ligowych powróciła drużyna KS Futsal Oborniki, która zmierzyła się z Wemet Kamienica Królewska. Spotkanie było bardzo emocjonujące, lecz niestety oborniczanie przegrali 3-2. Goście do przerwy prowadzili już 2-0 po bramkach zdobytych w 7 i w 15 minucie spotkania. Druga połowa rozpoczęła się także od trafienia dla gości, którzy w 29 minucie spotkania prowadzili już 3-0. Też ten początek meczu należał do gości, którzy narzucili swój styl gry. Gdzieś tam pewnie mieli w głowie to, że mieliśmy tą 3-tygodniową przerwę. No ale my gdzieś tam systematycznie zaczęliśmy sobie mówić, co musimy poprawić i myślę, że z minuty na minutę zaczęło to wyglądać coraz lepiej i myślę, że druga połowa to jest taki pozytywny prognostyk na kolejne mecze. Podopieczni Mikołaja Witzbergera walczyli jednak do końca, zdobywając 2 bramki. W 32 minucie spotkania meczu Jacek Sander pokonał bramkarza gości, a minutę później bramkę zdobył także Mikołaj Orczykowski. Na pewno przed nami teraz pracowity okres, bo nadrabiamy te zaległe mecze. Przed nami taka seria 6 meczów, gra co 3 dni. Na pewno nie będzie łatwo, czekają nas wyjazdy w środku tygodnia i wiadomo, że zmagamy się gdzieś tam też z problemami takimi fizycznymi. Chłopaki o tym otwarcie mówią, ale no musimy się gdzieś tam wziąć w garści i do końca roku jeszcze pozbierać kilka punktów. Bardzo udany okazał się dla Akademii Piłkarskiej Rejsa w Obornikach wyjazd na turniej Rejs Cup. Oborniczanie wywalczyli w nim 2 miejsce. W turnieju zagrało aż 18 drużyn Akademii z różnych miejscowości w Wielkopolsce. Dodatkowo najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Bartosz Feliksiak z Obornik. Braliśmy udział w cyklu turniejów Rejs Cup. Startowaliśmy właściwie w 4 kategoriach wiekowych. Najmłodsza kategoria, gdzie nie liczymy zdobytych punktów i bramek, tylko liczy się dobra zabawa, zaprezentowała się całkiem dobrze. Natomiast pozostałe 3 drużyny zajęły odpowiednio 2 razy pierwsze miejsce, raz drugie miejsce, czyli zawsze graliśmy w finale
i cieszymy się, że wyłożona praca trenerów, zawodników przynosi efekty. Gramy coraz lepiej i coraz lepiej prezentujemy się w konkurencjach z innymi zespołami. 3 medale przywieźli z Wrocławia z międzynarodowego turnieju karate podopieczni Wojciecha Blocha z Karate Team Oborniki. Monika Dmytuszyńska zdobyła złoty medal w kata U18 oraz w kata U16. Nikodem Januszak wywalczył srebro w kumite w kategorii U18, a Kacper Rodak zdobył srebrny medal w kumite w kategorii wagowej 61 kg. Paradoksalnie, pomimo całej sytuacji pandemicznej, za nami właściwie najlepszy rok, jeśli chodzi o sukcesy. Byliśmy na 2 mistrzostwach Polski juniorów i seniorów. Za mną tutaj w tle trenują aktualnie mistrzowie Polski seniorów i 4 mistrzów Polski juniorów. Klub Karate Team Oborniki wygrał klasyfikację medalową w karate olimpijskim, zostając najlepszym klubem w Polsce, co zdarza się rzadko, żeby klub z tak małego miasta zwyciężał w klasyfikacji generalnej. Zdobyliśmy 7 złotych medali, 6 srebrnych i 10 brązowych. No jest to olbrzymi sukces. W tym roku jedyna rzecz, która nam przepadła, to Mistrzostwa Europy. W zeszłym roku byliśmy w Hiszpanii na Mistrzostwach Europy. 7 reprezentantów klubu Karate Team Oborniki uczestniczyło w tych mistrzostwach. W tym roku mieliśmy lecieć do Moskwy, niestety ze względu na sytuację pandemiczną Mistrzostwa Europy zostały odwołane. Jestem bardzo zadowolona ze swojego startu na Mistrzostwach Polski Seniorów. Udało mi się tak naprawdę pierwszy raz wygrać, mimo tego, że dopiero weszłam tak naprawdę w tą konkurencję wiekową. Miałam bardzo silnych rywali, ale podołałam.